Zaostrza się konflikt między Izraelem a Palestyńczykami. Protesty przeciwko przesiedleniom palestyńskich rodzin ze wschodniej Jerozolimy doprowadziły do wzajemnych ataków rakietowych. Rośnie liczba zabitych. Konflikt zaognił się po pełnym przemocy dniu w Jerozolimie. Do starć doszło na wzgórzu świątynnym. Izraelska policja wkroczyła do meczetu Al-Aqsa po tym, gdy Palestyńczycy próbowali zablokować wejście na jego teren skrajnym organizacjom żydowskim. Od początku Ramadanu trwają też protesty przeciwko przesiedleniom palestyńskich rodzin ze wschodniej Jerozolimy. Wczoraj rozpoczęła się wymiana ognia między Izraelem a Hamasem. W Akszelonie od palestyńskich rakiet zginęły dwie izraelskie kobiety, a co najmniej 70 osób trafiło do szpitali. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział zwiększenie ataków. Nie pozwolimy, aby elementy ekstremistyczne zakłócały pokój w Jerozolimie. Będziemy egzekwować prawo i porządek zdecydowanie i odpowiedzialnie. Będziemy nadal zapewniać wolność wyznania wszystkim religiom, a nie pozwolimy na gwałtowne zamieszki. Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia podało, że w wyniku izraelskich ataków w Strefie Gazy zginęło co najmniej 30 osób, a ponad 100 zostało rannych. Wśród poszkodowanych są dzieci. Sekretarz stanu USA Antony Blinken wzywa do mediacji i zaprzestania wzajemnych ataków. Jestem głęboko zaniepokojony atakami rakietowymi, które obserwujemy teraz, a które muszą się natychmiast skończyć. Wszystkie strony muszą deeskalować, zmniejszyć napięcia i podjąć kroki w celu uspokojenia sytuacji. Podobny apel wystosowała Unia Europejska.